Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem Wam, jak zrobić filiżera, który sprzedaje co chcemy. No i powiem Wam, jak to zrobić na wersje wyższe, czyli 1.16.4, 1.15, 1.14, a nawet 1.17, chociaż te starsze wersje nie jestem pewny, czy, czy to zadziała. Więc bez przedłużania zapraszam do odcinka. Tak więc jesteśmy już w Minecrafcie na wersji 1.16.4, natomiast będzie również to działać na. 1.14, 1.15, a nawet 1.17, które wyjdzie za parę miesięcy, więc nie ma co, co się bać. Eee, no i przechodzimy do tworzenia takiego wieśniaka, czyli spawnimy go w koordynatach 0,64,0, czyli eee, aktualnie w tych koordynatach, jak tutaj można eee, zobaczyć. Eee, no i teraz będziemy go po prostu programować. Jeżeli byśmy go teraz zespełnili, po prostu byłby zwykłym wieśniakiem, który potrafi przyjmować pracę, przykładowo stół kowalski. Eee, Powinien ją przyjąć. No, i jak widać, jest w tym momencie narzędziarzem. OK, w tym momencie przejdziemy do jego programowania. Po pierwsze, co musimy zrobić? Musimy mu odjąć sztuczną inteligencję, czyli możliwość do poruszania się, spadania, odpychania oraz da się go bić, natomiast nie potrafi jakby samodzielnie myśleć oraz przyjmować pracę, co jest bardzo istotną rzeczą na tych wersjach ok, więc go zabijmy i przechodzimy dalej kolejną ważną rzeczą jest taki atrybut jak invulnerable invulnerable robi coś takiego, że nie możemy mu zadawać obrażeń na ani survivalu, ani trybie adventure, co zaraz wam pokażę nie możemy go bić, zadawać mu generalnie obrażeń oraz na Game modzie adventure również tego nie możemy robić tak więc damy sobie z powrotem na creativa na kreatywie można oczywiście go bić. Kolejną rzeczą, która jest już taka bardziej poboczna, jest silent w b czyli możliwość wieśniaka do a raczej niemożliwość wieśniaka do wydania, wydawania odgłosów, czyli w tym momencie, jeżeli go uderzymy, nie wydaje odgłosów, co jest też może fajną rzeczą, przykładowo jak będziemy się z nim trade'ować, to również tych odgłosów nie będzie wydawać. Więc go może zabijmy i przechodzimy dalej. Kolejną rzeczą jest no graffiti, no jak można się domyślić po nazwie Jest to brak grawitacji dla tego wieśniaka Oczywiście on nie będzie mógł spadać I to z dwóch powodów, czyli z jednego czyli z No Gravity Oraz z drugiego czyli z No AI Czyli nie potrafi się poruszać Więc raczej ten No Gravity nie będzie tutaj nam potrzebne Akurat w tym e, przypadku e, Natomiast jednak wolałbym Żeby sobie takie coś ustawić Żeby taki wieśniak e, coś takiego ustawionego miał Zabijmy go i teraz kolejną rzeczą, e, która będzie dosyć przydatna dla zrobienia takiego wyśniaka, jest to rotation. Tworzymy sobie nawias klamerkowy oraz na przykład piszemy e, takie dwie cyferki 0,0, e, czyli tworzymy go w rotacji nadanej przez gracza, czyli akurat jest to 0,0, e, czyli jest obrócony w, e, w stronę. 0,0 jak tutaj widać, akurat to jest minus 2, ale to raczej się dużo nie różni no jesteśmy teraz ustawieni tak mniej więcej w 0,0 natomiast jeżeli byśmy mu dali na przykład 180 e, zabilibyśmy tego wieśniaka starego nowego obróciłby się w tą stronę e, czyli e, w 180 stopni dookoła, jak widać tutaj jest 180 no prawie 180, ale, ale generalnie wieśniak jest obrócony w, e, dokładnie w tą stronę Czyli w stronę north, czyli północną. No i tyle by było z rotacji. I teraz przechodzimy do jego profesji, jego wyglądu oraz jego biomu. Czyli piszemy przecinek i villager, villager data. Otwieramy nawias klamerkowy i w tym miejscu piszemy coś takiego jak profession. Otwieramy cudzysłów i piszemy Minecraft z dwukropek i w tym miejscu dam listę. W opisie będzie lista wszystkich, jakby prac. Wieśniaków. Na potrzeby, na potrzeby filmu ustawię sobie takiego wieśniaka na Armorera, czyli e, prawdopodobnie e, mistrza I tutaj również można sobie dać przecinek i wpisać type dwukropek Otwieramy cudzysłów i wpisujemy w tym miejscu biom. Akurat dam sobie równin, ponieważ to jest taki najbardziej jakby domyślny. I w tym momencie będzie miał e, teksturę e, armorera, e, na biomie e, jakby. Plainsowy. Możemy też również dać go na przykład przykładowo ustawić na desert, czyli pustynny i w tym momencie będzie e, armorerem, z brójmistrzem, e, jakby m, pustynnym. I to by było na tyle z jego wyglądu. Dajmy sobie przecinek, e, i w tym miejscu zaczyna się e, już tworzenie jego. Offer i robi się to w ten sposób, że piszemy Offers W kropek otwieramy nawias klamerkowy I wpisujemy Recipes Czyli recepcję, jakby to można sobie przetłumaczyć Na polski język W otwieramy nawias kwadratowy i tutaj klamerkowy I w tym miejscu będzie można tworzyć recepcję, czyli Trady Przykładowo to są trzy Trady, jeden drugi i tutaj jest trzeci trade i wszystkie trade y będziemy napisywać sobie po przecinku, możemy też również zrobić odstęp, żeby wszystko nam się ładnie e, pokazywało i tutaj również możemy sobie dać taki odstęp złożony ze spacji, żeby wszystko nam się ładno, ładnie pokazało i w tym miejscu musimy zrobić parę rzeczy e, pierwszą rzeczą jest czy wieśniak ma dostawać, czy my mamy dostawać expa za jego sprzedaż czyli piszemy reward, dwukropek e, no i wiadomo 1 to jest, że prawda, a 0 to jest, że fałsz. Czyli jeżeli byśmy dali 0, nie dostawalibyśmy EXPA za trade'a. Po przecinku piszemy MAX users czyli jak można się domyślić na polski język jest to maksymalna liczba użyć. Maksymalną liczbą użyć jest taka liczba, 2 miliardy 147 milionów 483 647 Użyć i to jest maksymalna kwota, jaką można ustalić do wieśniaka. No i nie sądzę, żeby komuś udało się e, tyle tradeów z nim zrobić, więc raczej bym się o to nie martwił. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, czyli ile aktualnie jest użyć. Przykładowo tych użyć możemy sobie ustawić na zero, czyli jeszcze nikt z nim nie handlował, natomiast nie jest to potrzebne, można to sobie po prostu usunąć. Ok, i trzecią, a zarazem ostatnią rzeczą e, do przygotowania takiego wieśniaka do tradeu e, jest to. Ile ma dostawać punktów doświadczenia za to, że z nim handlowaliśmy? Czyli przykładowo na początku jest nowicjuszem, potem jest y, chyba przykładowo, nie wiem, y, czeladnikiem. Y, no i jeżeli piszemy tutaj i, XP y, równa się 0. No i jeżeli to ustawimy na 0, nie będzie dostawać żadnego XP za to, że z nim handlowaliśmy. Ok, i teraz przechodzimy do końcu ostatniej rzeczy, czyli y, tworzenia ofert. Piszemy przecinek. Co ma dostać ten wieśniak? W tym miejscu to piszemy. Piszemy byte, dwukropek, otwieramy nawias klamerkowy i w końcu piszemy ID, dwukropek, otwieramy cudzysłów. Piszemy nazwę przedmiotu, e, czyli przykładowo Minecraft, dwukropek, stone. W tym miejscu. Ok, tutaj cudzysłów ma być. Ok, e, w ten sposób ustalamy ilość, czyli count, dwukropek, i przykładowo możemy tego stone nadać przykładowo 60. E, ok, i tutaj po przecinku piszemy. Tutaj jakiś przecinek. By możemy zrobić również buy b, czyli e, drugi przedmiot, który e, chce e, ten wieśniak. E, jeżeli tego nie napiszemy, po prostu będziemy to kupować za jeden przedmiot, ale generalnie wygląda to w ten sam sposób jak w zwykłym kupowaniu w, w pierwszym slocie. Czyli piszemy ID, otwieramy Cudzysów Minecraft i przykładowo piszemy e, Minecraft, sand, e, przecinek, count, powiedzmy 30 no i w ten sposób to wygląda a tutaj nie dałem dwukropka no i w ten sposób to wygląda no i ostatnią rzeczą jest cel dwukropek i piszemy nawet klamerkowy no i wiadomo tutaj id dwukropek otwieramy cudzysłów minecraft dwukropek i piszemy w tym miejscu nazwę przedmiotu który nam ten wieśniak da przykładowo dajmy to sobie szkło no i ilość tego szkła przykładowo dajmy 40 no, i to by było na tyle z jego ofert. W tym momencie tworzymy sobie takiego wyśniaka, i on w tym momencie będzie sprzedawać 60 kamienia oraz 30 piasku za 40 szkła. I w tym momencie damy sobie taką ilość z Creativa. I Jak widać, po trajdowaniu się z nim nie dostaje ani ekspa, ani my nie dostajemy również expa ponieważ. Ja to wyłączyłem w tym miejscu, jak widać tutaj jest reward xp, reward exp 0b, czyli nie dostajemy tego xp w ogóle. Wiem, że to może się wydawać trudne, natomiast jeżeli to się opanuje, no to będziemy się to robić w dosyć szybkim tempie. Tylko trzeba to po prostu nad tym trochę poćwiczyć, więc proszę się tu nie zamywać, że ktoś tego nie umie, bo każdy się potrafi tego nauczyć. No i w tym miejscu, jak już zrobiliśmy pierwszą ofertę, jeżeli chcemy kolejną ofertę zrobić, musimy tutaj dać przecinek, no i tutaj dać kolejną ofertę. Ja tej kolejnej oferty nie chcę robić, ponieważ ten odcinek by już za długo trwał. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zrobić drugą ofertę, bądź trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, dziesiątą i tak dalej, wystarczy napisać przecinek, nawias klamerkowy i pisze to samo, co było wcześniej, czyli max Uses dwukropek przykładowo 10 przecinek by dwukropek w tym miejscu id e, minecraft dwukropek e, przykładowo mm, bo ja wiem wooden axe i tam dalej przecinek sell dwukropek i w tym miejscu piszemy id dwukropek e, przykładowo e, minecraft dwukropek no i wooden pickaxe i w tym miejscu możemy już w sumie zakończyć nasz e, tradzik e, i stworzyć takiego wieśniacza. Muszę najpierw zabić tamtego niestety. E, tworzymy takiego wieśniaka e, i jak widać, e, coś tu nie pykło, bo źle to wpisałem. Prawdopodobnie musieliśmy jeszcze wpisać ilość, czyli przykładowo 1 e, 1B. Kopiujemy to no i wklejamy w tym samym miejscu, czyli e, przy siekierce zabijamy tego wieśniaka starego. Tworzymy nowego, no i jak widać, wszystko pięknie działa. Komenda jest dosyć długa, więc ona zajmuje jakoś, e, już pokazuje, e, zajmuje no, parę linijek tekstu. Natomiast mam nadzieję, że e, każdy będzie to potrafił zrobić dzięki temu poradnikowi. E, no i to by było na tyle z tego filmu. Ja jeszcze oczywiście wszystkie komendy dam w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, e, nie piszcie, że to wam to nie działa, bo ja nie wiem, czemu wam to nie działa. Napiszcie komendę, którą napisaliście, no i napiszcie, że ona nie działa, żebym na to popatrzył i prawdopodobnie wam to e, zrobię, żeby to wszystko działało. Więc to by było na tyle z tego filmu. Trzymajcie się! No i cześć!